Wczorajszy wpłynęło pismo od przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Henryka Baczewskiego. I jest to wniosek o odwołanie ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Olsztyna radnego pana Jarosława Szostka. Mniejszy wniosek Rady Miasta. Pozwólcie Państwo, że odczytam. Sprawa dotyczy zachowania konkretnie pana Jarosława Szostka wobec organów urzędu oraz wobec ludzi, którzy w tym urzędzie pracują, urzędników, jak również zachowania na obradach Komisji Rewizyjnej. Mniejszym wnoszę do Rady Miasta Olsztyn o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej radnego Jarosława Szostka. Uzasadnienie. Pan Jarosław Szostek, wypełniając ustalenia Komisji Rewizyjnej, która w pełnym składzie stanowi zespół kontrolny w zakresie prawidłowości wykonywania zamówień publicznych w przedmiocie remontu chodników miejskich zarządów drogi morskiej za 2008 rok, otrzymał upoważnienie na okres od dnia 17.06 do 15.07.2009 roku. Po tym okresie zwrócił się do przewodniczącego komisji o przedłużenie czasu trwania kontroli. Otrzymał upoważnienie kolejne, które przedłużało okres sprawdzania kontroli do 31 lipca 2009 roku. Dyrektor Miejskiego Zarządu, pan Paweł Jaszczuk, upoważnił wysokiego rangą pracownika w osobie swojego zastępcy do udzielania odpowiedzi kontrolującego, przekazania żądania dokumentacji, przygotował od pierwszego dnia terminu kontroli, to jest 17 czerwca, biurko pomieszczeń, gdzie pracowały dwie osoby zarządzanie publiczne. W okresie objętym upoważnieniami w sumie ponad 40 dni radny Jarosław Szostek nie podjął żadnych czynności kontrolnych. W dniu 5 sierpnia otrzymałem telefoniczną informację przewodniczącego Rady Miasta o nieprawidłowościach podczas trwania kontroli w Miejskim Zarządzie. W tym samym dniu, to jest 5 sierpnia o godzinie 14.41, otrzymałem elektroniczny dokument w tej sprawie zawierający dane, które się podpisał pana dyrektora Jaszczuka. Oto treść tego dokumentu. W dniu dzisiejszym pan radny Jarosław Szostek, przyszedł do Miejskiego Zarządu bez dokumentów upoważniających do kontroli z Komisji Rewizyjnej. Pozwoliłem mu do tej wierze zapoznać się z dokumentami. Jutro takiego zezwolenia nie udzielę, ponieważ w obecności moich pracowników wypowiada się na temat mojego życia prywatnego, on mnie obraża. Kontrola jednoosobowa z wyraźnym wyrazem osobistym nie może mieć miejsca podpisania pan Paweł Jaszczuk. Kilkanaście minut po otrzymaniu dokumentu pana Jaszczuka odebrałem telefon od radnego Jarosława Szostka. Żądanie wydania kolejnego upoważnienia. Żądanie odmówiły. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 sierpnia punkt 3 porządku obrad zawierał omówienie wyników kontroli Miejskiego Zarządu Dróg Morskich. Zawiadomienie o dacie posiedzenia komisji złożono do skrzynek radnych w dniu 11 sierpnia z 8-dniowym uprzedzeniem. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w tym też to dniu, poprosiłem radnego Jarosława Szostka o zreferowanie zebranej dokumentacji, na podstawie której komisja mogłaby po ewentualnym uzupełnieniu zadania podnosić pytań kierownictwu jednostki kontrolowanej przystąpić do opracowania protokołu z kontroli i ustalenia zaleceń pokontrolnych. Radny Jarosław Szostek przedstawił sposób chaotyczny z naruszeniem elementarnych zasad, które powinni przestrzegać kontrolujący. Między innymi obciążą pracownicy Miejskiego Zarządu, który nie był zobowiązany do udzielania odpowiedzi w kontaktu z kontrolerem za odmowę odpowiedzi na zadawane pytania. Funkcjonujący w Miejskim Zarządzie Dróg Morskich jest system organizacji zamówień publicznych, rozstrzygania przetargów i brak troski o dobro wspólne. W wyniku żenującej postawy radnego Szostka podczas obrad komisji doszło do wysoce nagannej wymiany słownej ze strony radnego Szostka. Radny Jarosław Szostek zwrócił się między innymi do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej następującymi słowami. Pan Jaszczuk wyciera sobie panem tyły. Jest jako dowód jest nagranie z obrad Komisji Rewizyjnej. Minione nagranie zawierają dokładnie wykopleśnie zwrotów informacji. Taka postawa radnego wypełniającego zadania Komisji Rewizyjnej obowiązki kontrolera wobec osoby kontrolowanej wyklucza radnego Jarosława Szostka z udziału w jakichkolwiek czynnościach kontrolnych oraz związanych z oceną innych osób. Prawidłowa ocena sumienna oparta na największej wiedzy zaangażowanych pracach jest podstawą przy rozpatrywaniu spraw i wniosków mieszkańców Olsztyna przez reprezentującą Radę Miasta Komisji Rewizyjnej. Mając powyższe na uwadze, przede wszystkim radny wypowiedziany społeczny, na którym pracowała Komisja Rewizyjna Rady Miasta Olsztyn, wnoszę, jak na wstępie podpisany przewodniczący komisji pan Henryk Baczewski. Ja zwracam się w tym momencie do pana Jarosława Szostka, radnego Jarosława Szostka, o pisemne wyjaśnienie zaistniałej publiczności, zarówno co do kontroli miejskich zarządów dróg morskich i ziemi, gdyż mail czy SMS tej samej treści dotarł również do mnie, jak i rozmowa z panem dyrektorem Jaszczukiem oraz do odniesienia się do sytuacji, jaka miała miejsce na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. I mam tu również gorącą prośbę. Myślę, że termin tygodniowy będzie bardzo wystarczający. Mam również prośbę do pana
Jarosława Gorowicza, przewodniczącego klubu, którego to klub właśnie jest reprezentowany przez Jarosława Szostka w komisji telewizyjnej, ażeby zwrócić uwagę na z tego już wygląda, co przedstawił pan przewodniczący z nagranych, no na niestosowność wypowiedzi pana radnego Jarosława Szostka. I nawet animozy, jakiekolwiek personalne, osobiste, no nie mogą być przyczyną do takich to zachowań.